Chciałam powiedzieć, moje szaleństwo spotkanie jest osobnym w życiu. Pochodzę z małego miasteczka, z biednej rodziny. I wychowywałam się całe życie w rodzinie, która była wyznania rzymskokatolickiego. Chodziłam do kościoła, tak jak mi mama kazała. Przyjęłam komunię, przyjęłam bierzmowanie. I całe życie wpajano mi, że Bóg gdzieś jest, że Bóg istnieje, że jestem dostępny. Że tylko poprzez religijne rytuały będzie można go dotknąć. I w pewnym momencie już nie wiedziałam, czy w niego do końca wierzę, czy jest tylko nawyk, czy jest tylko tradycja. Przyjechałam do Warszawy, chciałam zarobić szybko dużo pieniędzy, ponieważ tak jak powiedziałam, pochodzę z biednej rodziny i wiedziałam, że wszystko muszę całe życie zrobić sama. I powiem wam, że dopiłam sobie, otworzyłam firmę, prowadzę tę firmę z sukcesem, zarabiam pieniądze już od dłuższego czasu i chcę wam powiedzieć, że w moim życiu nie było Boga. Że w nocy już wszystko poznałam, że mam pustkę sobie, że nic mnie nie cieszy, że nie cieszy mnie pracowanie, że nie cieszą mnie pieniądze, że jestem samotna, że jestem źle i że musi być coś więcej. Duży przełom w moim życiu nastąpił, kiedy zostałam uzdrowiona z guza palca prawej ręki na nabożeństwie właśnie w kościele nocy. I to był cud, bo zostałam uzdrowiona podczas tego nabożeństwa. Miałam mieć operację, guz miał być operowany. A głos po nabożeństwie następnego dnia w domu mi zniknął. I takie namacalne spotkania z Bogiem, kiedy Go prawdziwie dotkniesz, kiedy Go prawdziwie spotkasz, kiedy prawdziwie spotkasz Jezusa Chrystusa, kiedy przeczytasz w Piśmie Świętym jakąś prawdę, taką, że On jest lekarzem, taką, że On umarł za Ciebie na krzyżu, żebyś Ty mógł być zdrowy, że żadna choroba nie ma nad Tobą władzy i nagle ogłaszasz tę prawdę do swojego życia, bierzesz ją do swojego serca i zostajesz uzdrowiony, to jest namacalne, prawdziwe spotkanie z Bogiem. Chcę wam powiedzieć, że to jest niesamowita rzecz. Spotkać Boga, dotknąć Bożego serca prawdziwie w swoim życiu, nie otrzymasz tego poprzez nabożeństwo w kościele rzymskokatolickim. Nie otrzymasz tego poprzez komunię świętą, to jest nieprawda. Nie otrzymasz tego poprzez chrzest, poprzez tradycję zasiadania przy świątecznym stole wigilijnym. Boga trzeba spotkać prawdziwie i to jest możliwe, żeby dotknąć go, jego serca poprzez swoje funkcjonowanie. Ja w pewnym momencie zawołałam: Jezus, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, to przyjdź do mojego życia, bo ja tak wierzę, jak Ci mogę. Ja nie wierzę w to, że ten świat, który nam dałeś, to jest wszystko. Ja nie wierzę w to, bo żyję w pustce, żyję w stresie. Każdy dzień nie różni się niczym od innego, coś jest nie tak. I zawołałam do Niego głośno, szczerze i uczciwie. Jezus, przyjdź do mojego życia. I chcę wam powiedzieć, że na drugi dzień nic się nie zmieniło. Ale z czasem zaczęła się zmieniać moja psychika. Z czasem zaczęłam mieć więcej energii. Patrzeć na to, że świat jest kolorowy. Spotykać fajnych ludzi. I tak właśnie spotkałam ludzi z kościoła mocy. Dzięki którym na nabożeństwie zostałam uzdrowiona. Położyli na mnie ręce, zaczęli ogłaszać prawdy Boże i przyjęłam uzdrowienie. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, co doprowadziło mnie do sukcesu i co jest najważniejszą rzeczą tak naprawdę. Najważniejszą rzeczą jest to, co wydarzyło się na krzyżu. Jak wiecie, historycznie funkcjonowała taka postać jak Jezus Chrystus. Wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy wam mówią, że On umarł za wasze grzechy, że umarł za te grzechy, które popełniliście i które popełnicie. Tylko, że nie dopowiadają do końca, że jeżeli w swoim sercu głęboko w to uwierzycie, to jesteście zbawieni i idziecie do nieba. Nie ma czyśćca, kochani, to jest mrzonka, to jest nieprawda, żeby biegać do konfesjonału czy spowiadać. Jest niebo albo piekło, a Bóg nam maksymalnie ułatwił robotę. Bóg jest dobry i tylko dobry. I to On poszedł na krzyż, żeby dać się ukrzyżować, żeby umrzeć za nas, aby w prosty sposób, kiedy człowiek to zrozumie, usłyszy i przyjmie to do swojego serca, że ktoś za mnie umarł, złożył świętą ofiarę, sprawiedliwy człowiek, to ja idę do nieba. Grzechy są mi przebaczone. Wiedząc to, nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby w prosty sposób się nie nawrócić. To jest naprawdę bardzo prosta rzecz. Ofiara za Ciebie została złożona na krzyżu. Idziesz do nieba, jeżeli tylko w to uwierzysz. Wiecie, co jest potrzebne? Chęć, miłość i szczere serce. I nic więcej. Nie musisz wykonywać żadnej pracy.
swoimi uczynkami na to nie zasłużysz. Jeżeli ktoś ci powiedział, że masz być dobry i czynisz dobrze, to może kiedyś pójdziesz do nieba, by cię oszukał. Zdziwisz się na koniec swojego życia. Ja odkąd nawróciłam się, a było to niedawno, jakieś 4 lata temu, i zawołałam do Jezusa, przyjdź do mojego życia, bądź moim Panem. Krótko potem zaczęłam się modlić na językach. Zostałam prawdziwie ochrzczona w Duchu Świętym. Dzisiaj wiem, co znaczy chodzić z Bogiem. Dzisiaj nikt mnie nie wybije z pewności tego, że Bóg jest, że istnieje i że umarł za mnie na krzyżu. Mało tego, jeżeli Jezus umarł za ciebie na krzyżu i ty w to uwierzysz, nie tylko idziesz do nieba, ale żadna choroba nie ma władzy nad twoim życiem. Jeżeli masz raka, jeżeli jesteś chory, jeżeli cokolwiek innego ci dolega, to chcę ci powiedzieć, że Jezus to wszystko przybił do krzyża. Jest napisane, że On zmarł, On przybił do krzyża każdą chorobę. W Jego ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie. Jest napisane, że ludzie będą kładli ręce, będą się modlili w innych językach i będziesz uzdrowiony. Jeżeli dzisiaj chorujesz, jeżeli na coś cierpisz, przyjdź, sprawdź nas, położymy na ciebie ręce, pomodlimy się i choroba odejdzie w imieniu Jezus. Chcę ci powiedzieć, że Jezus przybił do krzyża wszelkie odrzucenie, wszelkie sieroctwo, po to, abyś był zaakceptowany w pełni w Bogu Ojcu, po to, abyś mógł przed Nim stanąć i powiedzieć: Boże, przez świętą krew Jezusa jestem obmyty z grzechu i mam nieograniczony dostęp do ciebie. Nie potrzebuję pośrednika w człowieku. Nie potrzebujesz pośrednika w osobie księdza. Nie potrzebujesz tego. Dzięki Jezusowi Chrystusowi masz bezpośredni dostęp do Boga. Modlisz się do Boga, prosisz Go o coś i prosisz w imieniu Jezusa. A potem Mu tylko dziękujesz, że to masz. Bo jest napisane, że sprawiedliwy mój z wiary żył będzie. Każdego dnia. Z wiary w wiarę. Człowiek sprawiedliwy to jest człowiek, który jest obmyty krwią Jezusa na krzyżu, jeżeli w to uwierzy. I taki, który z wiary w wiarę każdego dnia wierzy w to, że Bóg ma dla niego pełne błogosławieństwo. Gdzie? Wszędzie. W małżeństwie. W edukacji. W błogosławieństwie finansowym. A wiecie dlaczego? Bo Jezus przybił do krzyża wszelką biedę, ubóstwo. On był zawstydzony, On był pobity. Bili się o Niego płaszcz, który był wiele wart. Jezus nie był fanem biedy. Pokora to nie bieda. Jezus był fanem, aby Jego dzieci były błogosławione w każdej dziedzinie życia. Dlatego przybił do krzyża wszelką biedę. I znowu, jeżeli w swoim sercu w to uwierzysz, będziesz miał pełni błogosławieństwa w życiu. Masz iść jak po swoje, bo jesteś dziedzicem ziemi. Jeżeli uwierzysz w śmierć Jezusa, w Twoje nowe narodzenie, to cała ziemia należy do Ciebie. A wiesz dlaczego? Bo ona do Boga należy, a Ty jesteś Jego synem i córką. Ale tylko wtedy, kiedy prawdziwie narodzisz się z Bożego Ducha. Narodzenie z Bożego Ducha to nie religia. Wiara w Boga to nie religia. Przestańcie w tym kraju nazywać wiarę religią, bo to nieprawda. Religia to katolicyzm, to protestantyzm, to inne wyznania, to jest religia. A ja mówię o prawdziwej wierze w Boga. Mówię o prawdziwym spotkaniu z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Nie ma innego Boga. Jeżeli ktoś wam powiedział, że macie modlić się do Maryi, to was oszukał, bo Maria nie istniała. Matką Jezusa była Maria, nie Maryja. Maria stworzył papież w którymś tam roku. Matka Boga to Maria. Matka Jezusa to Maria. Modlimy się tylko do Boga Ojca w imieniu Jezusa. On jest naszym stawiennikiem. Nie dajcie się oszukać. Bóg mówi w Piśmie Świętym: mój lud ginie, bo brak mu poznania. Kochani, głosimy przed uczelnią. A Pismo Święte mówi, że brak ci poznania, dlatego giniesz. Zacznijcie czytać, mamy XXI wiek, przeczytajcie Pismo Święte. Zawołajcie do Boga: Boże, co ci ludzie mówią? Czy jestem niedoedukowany, czy nie szukam Ciebie? Dlaczego słuchacie człowieka z pokolenia na pokolenie w tradycji? Może ktoś się pomylił, może nie powiedział ci prawdy. Zacznij szukać Boga. Sam zacznij szukać Boga. Zawołaj do Niego: Boże, pokaż mi prawdziwą drogę do Ciebie, a On ci pokaże. Tak jak pokazał mi. Pełne błogosławieństwa jest krzyża. Czy zastanawialiście się kiedyś, co takiego wydarzyło się na krzyżu? Ten człowiek za mnie umarł? Dlaczego to ma takie znaczenie? Dlaczego wszyscy noszą krzyż? Co tam się takiego wydarzyło? Czy zastanowiłeś się kiedyś nad wymianą krzyżową, która miała tam miejsce? Człowiek za ciebie umarł, byś był zbawiony, nie musisz nic robić.
Jego święta krew Cię okrywa. Zawołaj w domu do Boga, Panie Boże, ja nie wiem, gdzie idę po śmierci. Ja nie wiem, co się ze mną stanie. Możemy teraz porozmawiać? Panie Boże, Jezus, jeżeli istniejesz, przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego życia i pokaż mi. Amen.